tym oto pismem z 20 września 2019 roku skierowanym do tego pana, do Mateusza Morawieckiego, złożyłem wniosek o przyznanie mi świadczenia rentowego, renty specjalnej. No z tego powodu, że jak wspomniałem, byłem przez 10 lat ścigany, nawet skazany, kierowano mnie na badania psychiatryczne, obserwację psychiatryczną, doskonale zrujnowano mi opinię na rynku pracy, pozbawiono mnie pracy, to znaczy prokuratorzy, sędziowie, którzy prowadzili to postępowanie, od dawna nie pracuję i skierowałem wniosek. Ten pan przez 3 lata nie rozpoznawał mojego wniosku o wniesienie kasacji od tego postanowienia, o którym było przed chwilką. To wszystko skutkuje tym, że żyję z tego, co użebrzę, między innymi żebrząc u państwa, no jak państwu wyjaśniałem w jednym z poprzednich PPP, nawet PayPal w skandalicznych okolicznościach odciął mnie od pomocy, którą niektórzy z państwa udzielaliście mi, blokując mi konto. Skierowałem taki wniosek już wcześniej i wtedy w odpowiedzi na wniosek z maja, z 8 maja poinformowała mnie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Biuro Prezesa Rady Ministrów, pani Beata Osińska, radca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że równoległą obok niepowtarzalnych zasług przesłanką uzasadniającą przyznanie przez prezesa Rady Ministrów emerytury lub renty w omawianym trybie może być katastrofalne zdarzenie losowe, które posiada element wyjątkowości. No proszę państwa, jeśli byłem ścigany za prawie 10 lat za czyny, których nie popełniłem, spośród których jeden w ogóle nie jest przestępstwem, jeśli ten pan później przez 3 lata oszukiwał mnie, że nie ma podstaw do wniesienia kasacji od tego postanowienia tej sędzi Beaty Stój, a później okazuje się, że wniósł tą kasację, ale pozbawiając mnie możliwości skorzystania z prawa, który w Konstytucji nie chce mi tej kasacji doręczyć, zatem nie wiadomo, co Ziobro, Łajdak, by nie rzec degenerat w tej kasacji napisał, no to jest to chyba zdarzenie losowe. Powołałem się, proszę państwa, w tym moim wniosku, jednym i drugim, to znaczy z maja i z września, na sytuację dotyczącą pana Tomasza Komendy, on oczywiście w powielokroć bardziej dramatycznej sytuacji niż ja po gehennie. No ale jeśli brać pod uwagę okoliczności, które spowodowały jego gehennę, to takie same jak w moim przypadku. W moim przypadku również pomylił się, znaczy nie pomylił się, oni świadomie postanowili zniszczyć mnie z tego powodu, że ośmieliłem się przeciwstawić ferajnie sędziowsko-prokuratorskiej. I po tym, gdy fakt w tym wydaniu z 27 lutego zaapelował, kto ratuje komendę, natychmiast zareagował Mateusz Morawiecki, to jest wydanie faktu 2-3 marca, zatem jest pełna tydzień, 3 lata renty dla komendy i później Mateusz Morawiecki, ten dobry, szlachetny człowiek, jeszcze dołożył od siebie, niedługo potem, to już 16-17 marca, wyższa renta dla komendy. Premier nie czekał na wniosek o przedłużenie i sam przyznał rentę na kolejne 3 lata. Przy okazji dorzucił 500 zł. Prawda, że dobry, szlachetny człowiek. No a proszę państwa, jeśli chodzi o tą instytucję renty, to korzystano z niej również w przeszłości i taka oto informacja, Tusk dał Krzywono z ekstra emeryturę, to jest też takie właśnie świadczenie specjalne. Zatem jeśli jest się w grupie ludzi, których szanuje władza, to w okolicznościach wyjątkowości katastrofalnych, no ta pani dostała za zasługi, pani Krzywonos nie chciała z faktem rozmawiać na ten temat, no ale widocznie zasłużyła. Jak potraktował mnie, proszę państwa, szlachetny premier Mateusz Morawiecki? Otóż pismo z 10 października, to jest pismo z 10 października 2019 roku, autor, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pan Jacek Kowalczyk, skierował to pismo do pana Witolda Kramarza, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podał w nim tak. W załączeniu przekazuje wystąpienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, znak z 26 września, w sprawie ustalenia aktualnej sytuacji socjalno-bytowej. I teraz uważajcie państwo, pana Zbigniewa Kękusia, zamieszkałego podany adres, i członków jego najbliższej rodziny, w tym osób zobowiązanych do alimentacji. Zatem wydał polecenie zbadania, zanalizowania, ustalenia aktualnej sytuacji socjalno-bytowej nie tylko mojej, wnioskodawcy, ale również mojej rodziny, w tym osób zobowiązanych do alimentacji. No to zobaczmy, co stanowi prawo. Ustawa z 17 grudnia o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bo z mocy tego prawa, z mocy tej ustawy mógł Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów, przyznać mi rentę socjalną, specjalną, przepraszam, rentę specjalną, niesocjalną. I artykuł 82. Prezes Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać emeryturę lub rentę na warunkach w wysokości innej niż określone w
ustawie, czyli rentę specjalną, tak jak przyznano panu Tomaszowi Komendzie. Proszę państwa, po tym, gdy mnie doręczono kopię tego pisma, otrzymując Zbigniew Pienkusz, ja ją odebrałem 17 października, znaczy przesyłkę listową poleconą. Natychmiast 17 października skierowałem wniosek do pana Witolda Kramarza, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, zawiadomienie o mojej rezygnacji z przyznania mi świadczenia specjalnego, renty specjalnej, zawiadomienie, że nie życzę sobie prowadzenia jakiegokolwiek postępowania o przyznanie mi świadczenia specjalnego, renty specjalnej z udziałem któregokolwiek z członków mojej rodziny. Później było to moje PPP 184, 185. W jednym z nich zaprezentowałem okoliczności szerzej troszkę niż dzisiaj, które sprawiły, że skierowałem to moje wystąpienie do prezesa Rady Ministrów, a w drugim zaprezentowałem rozmowę telefoniczną, którą przeprowadziłem z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie i poinformowałem ich, że rezygnuję ze świadczenia. No a później, proszę państwa, udałem się do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i poprosiłem o wydanie mi kserokopii pisma, które prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki skierował w związku z moim wnioskiem. I to jest kserokopia tego właśnie pisma. Tutaj, jak państwo widzicie, jest potwierdzenie za zgodność z oryginałem i co podano. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Biuro Prezesa Rady Ministrów, Rafał Siemianowski, zastępca dyrektora, napisał, uprzejmie informuję, że do kancelarii i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym uprzejmie proszę o spowodowanie ustalenia aktualnej sytuacji socjalno-bytowej Zbigniewa Kękusia i członków jego najbliższej rodziny, w tym osób zobowiązanych do alimentacji. Zatem proszę państwa, po tym wszystkim, po tej całej gehennie, którą przeżywa moja rodzina z winy łajdaków w służbie publicznej demokratycznego państwa prawnego uzasadniającego, demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, jak Rzeczpospolita Polska jest nazwana tutaj w artykule 2 ustawy zasadniczej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, oni, w tym przypadku ten prezes Rady Ministrów, chce w tej chwili szykanować członków najbliższej mojej rodziny. Zatem najpewniej moją matkę, moje dzieci, a przecież w tym artykule 82 ani słowa o prowadzeniu jakiegokolwiek postępowania w stosunku do rodziny wnioskodawcy. Wobec tego tym oto pismem z 24 października 2019 roku skierowanym do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego złożyłem wniosek o sporządzenie i doręczenie mi informacji w postaci podania przepisu prawa, na podstawie którego autor tego właśnie pisma, które państwu przedstawiłem, zatem Rafał Siemianowski, zastępca dyrektora Biura Prezesa Rady Ministrów, skierowanym do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Jacka Kowalczyka, złożył wniosek o spowodowanie ustalenia aktualnej sytuacji socjalno-bytowej członków mojej najbliższej rodziny. Zwróćcie państwo bardzo proszę uwagę, że on nie podał podstawy prawnej zadania, które zlecił do wykonania. A jeśli wydaje się jakieś polecenie, to jest oczywiste, że trzeba podać podstawę prawną. Myślę, że takiej po prostu nie ma. I drugi z moich wniosków do Mateusza Morawieckiego, wniosek o podanie, których członków mojej najbliższej rodziny, w tym osób zobowiązanych do alimentacji, dotyczył ten właśnie wniosek zastępcy dyrektora jego biura, to znaczy Biura Prezesa Rady Ministrów. Zatem A, podstawa prawna, B, kogo? Bo też powinien był podać, co to znaczy członkowie najbliższej rodziny.